Cześć, witajcie, tu 5getsu i wiem, że do Terrarii wciąż napływa nowych graczy, którzy mają problemy z wejściem w rytm gry. Jako że moje piątki, i nie chodzi mi tutaj o dzień tygodnia, w głównej mierze są ciekawostkowe, zainspirowało mnie to do stworzenia czegoś bardziej poradnikowego. I tak właśnie ukażą się najlepsze bronie, zbroje i akcesoria na każdą klasę. Zaczynamy od wojownika. To, że seria będzie kierowana do nowicjuszy, nie oznacza, że będzie to bezsensowne wymienianie rzeczy zdobywanych na koniec gry. Słowo najlepsze w tym wypadku będzie oznaczać takie przedmioty, które w swoim etapie gry są najbardziej użyteczne. Nie będę brał pod uwagę broni z filarów, ponieważ i tak nie mają one konkurencji, więc bez sensu je wymieniać. Tak samo jak i bronie po Moonlordzie, które do pchania postępu gry już się nie przydadzą. A w dodatku, skoro ubiliście Moonlorda, to nie potrzebujecie już takiej pomocy. Każdy z przedmiotów opiszę, porównam do innych, uargumentuję czemu tak, a nie inaczej. Lecimy! 5. Amazon. Trudno mi sobie wyobrazić drugą tak mocną broń na wojownika przed hard modem. Na tym etapie mamy wtedy do dyspozycji same bronie krótkozasięgowe, poza Enchanted Swordem, Ice Blade'em, flailami czy boomerangami, które z bossami mogą sobie nie dawać rady. Amazon jednak wychodzi naprzeciw temu problemowi, gdyż ma zasięg i damage, który dodatkowo możemy zwiększyć akcesoriami takimi jak nitka czy przeciwwaga i co najważniejsze, nie musimy się ani męczyć z szukaniem, jak to jest w przypadku Enchanted Sworda, ani nie musimy ubijać żadnego bossa. Amazon jest możliwy do zdobycia od początku, wystarczy jednak trochę podstawowy ekwipunek i umiejętność przetrwania, gdyż tworzy się go z przedmiotów dżunglowych takich jak mahoń, żądła zszerszenia, wajny z maniterów i jungle sporsów generujących się w dżunglowych podziemiach. Ten ostatni czynnik, czyli możliwość zdobycia dość wcześnie, sprawia, że to ta broń została przeze mnie wyróżniona zamiast na przykład Cascade, mającego 7 obrażeń przewagi nad Amazonem, ale za to zdobywanego dopiero po Skeletronie. 4. Amarok. Jak już pokonacie Wall of Flesha, czeka na was kolejne jojo, które jest OP. Sposób zdobycia tym razem prosty nie jest, ponieważ wypada z każdego moba biomu śnieżnego z szansą 1 na 300. Jest to jednak broń warta farmienia parę godzin, ponieważ ma duży zasięg i damage, ponadto nakłada lodowy ogień zadający obrażenia w czasie. W połączeniu z palladiumową czy tytanową zbroją i paroma akcesoriami powinniście poradzić sobie z mechanicznymi bossami i płynnie przejść do plantery. Polecam też stworzyć farmiarkę, może uczynić zdobycie Amaroka jeszcze prostszym. Jeśli jednak wypadł wam konkurencyjny, ale nieco gorszy Hellfire z piekielnych potworów, to na waszym miejscu nie starałbym się o Amaroka. Jeszcze jedną alternatywą, choć słabszą od Hellfire, jest Cheek, robiony z drewnianego jojo, 15 Crystal Shardów i 10 Soul of Light z podziemia Hollow. 3. Terra Blade. Chyba najsławniejszy miecz naszej gry, nie można jednak odmówić mu użyteczności. Na wstępie warto wspomnieć, że wiele osób rezygnuje z niego na rzecz Influx Wavera z Inwazji Marsjan, bo jego zdobycie jest mniej skomplikowane, choć wtedy to etap postgolemowy. Wracając do ostrza Terrarii, swoje miejsce zawdzięcza tutaj przede wszystkim strzelaniu magicznymi mieczami zadającymi bez niczego po ponad 100 damage'a, do tego szybkości i możliwości zdobycia go jeszcze przed planterą. Jest najlepszą możliwą bronią na ten etap, haczyk jednak tkwi w sposobie zdobycia. Już od początku gry warto przygotowywać się na zdobycie tego miecza, gdyż wymaga rzeczy możliwych do zdobycia przed hard modem, takich jak miecz z Crimson bądź Corruption, mura masa ze skrzynek lochów, miecz z dżunglowych materiałów oraz miecz z Hellstone'u. W ten sposób przy ołtarzu Szkarłatu bądź Fioletu można stworzyć Night's Edge. Na hard modzie za to, po pokonaniu któregokolwiek z mechanicznych bossów, otrzymamy sztabki Hallowed, z których zrobimy Excalibur. Następnie musimy czekać na zaćmienie słońca i z Mofrona zdobyć 2 Broken Hero Sword. Jeden połączyć z Night's Edge'em, a drugi z Excaliburem. Wtedy możemy stworzyć Terra Blade. 2. Vampire Knives. Nożyki swoje miejsce w tej liście zawdzięczają przede wszystkim możliwości zadawania obrażeń i leczenia się w tym samym czasie. Mimo że możemy je zebrać dopiero po planterze, to za okropną cenę. Po pierwsze, trzeba mieć na świecie Crimson, a nie Corruption. Po drugie, trzeba otworzyć skrzynkę w dungeonie, do której klucz zdobywa się bardzo trudno. Wypada on z dowolnego Crimsonowego przeciwnika z szansą 1 na 2500. Tutaj polecam wybudować farmiarkę albo coś wymyślić, bo zdobywanie tego jest absolutną katorgą. Broń jednak nagradza to wszystko i jest S-tierem, ponieważ będąc klockiem, to znaczy tankowatym wojownikiem, nie otrzymujemy tak dużo obrażeń jak inne klasy, a możemy je dodatkowo wyleczyć. W zasadzie to gdy już zdobywałem tę broń, towarzyszyła mi w każdej walce poza tą z Moonlordem, bo tam mamy zablokowane leczenie. Raczej polecam ją używać na zasadzie ratunku przy niskiej ilości zdrowia zamiast bić nią ciągle. 1. Flairon.
Jeśli ktoś po golemie pomija Duke Fishrona, to traci naprawdę dużo. Boss do łatwych nie należy, jednak jak się przekonacie, ma sporo broni, które są niesamowicie użyteczne. Na wojownika otrzymujemy Flairon, który jest bardzo dobrą bronią zarówno na pojedyncze cele, jak i na bossów. Mimo że Flail bazowo bije 66 damage'a, to cały sekret tkwi w bańkach, które wypuszcza przy rozciąganiu się. Nie dość, że każda bańka robi cudowne obrażenia, to w dodatku są one naprowadzające i gdy są blisko celów, to wszystkie jak jeden mąż lecą, robiąc z niego sieczkę. Fantastyczna broń i moim zdaniem skipowanie do kultysty jest błędem, bo bardzo dużo tracicie w kwestii obrażeń na filarach. Pamiętajcie jednak, żeby pozwalać rozwinąć się Flaironowi do maksa, aniżeli bić nią w przeciwnika, bo to bąbelki robią całą robotę. I to wszystko z najlepszych broni na wojownika. Polecam zerknąć na najlepsze zbroje i akcesoria, a także na inne klasy. Zdaję sobie sprawę, że sporo tych itemów pojawiło się w innych piątkach, ale mimo wszystko chcę, by nowicjusz zainteresowany daną klasą miał wszystko w jednym miejscu i nie musiał skakać po filmach. Mam nadzieję, że pomogłem, a dla osób, które mają większą wiedzę o Terrarii, przygotowuję inne piątki. Komentujcie, oceniajcie, subskrybujcie, wspierajcie i do usłyszenia!